tym oto miejscu mój znajomy widział samotnego wilka. Całkiem niedawno, tak na marginesie. Hello! Dzisiaj witam Was z Przysłupia. Oto jestem na dawnej końcowej stacji pieszczadzkiej kolejki wąskotorowej. Niestety, ale ciuchcia do Przysłupia nie dojeżdża już czwarty rok. A w tym filmie pokażę Wam dlaczego. Tutaj oto torowisko rozwidla się, a więc musiała być tu kiedyś kolejna stacja. Oto przepiękny przykład tego, jak przyroda radzi sobie z ludzkim elementem. Tutaj oto wielkie mrowisko. Wow. Co tu tego jest? No, generalnie to fascynujące jest, w jaki sposób, właśnie jak szybko przyroda potrafi się odrodzić w miejscach, w którym kiedyś z różnych przyczyn człowiek jej to uniemożliwiał. Wszystkie te tutaj krzaczki dookoła, koło tego nasypu, to wyrosło w ciągu ostatnich kilku lat. Wystarczy się nie wtrącać, a przyroda da sobie radę. Lokalny folklor, niestety. Mokra była ta folia. Ble. Tutaj jeszcze dosłownie z miesiąc temu był taki zagajnik. Takie krzaczory, krzuny. Zostało to wycięte. Nie wiem dlaczego. Tym bardziej dziwne jest to, że część drzew pozostawiono. Takich starszych, większych. I kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Być może coś tu będzie wybudowane. Kto wie? Czas pokaże. Tu jest taki wycięty pas, w którym dawniej stały jakieś słupy. Tam daleko widać koło tej budy. Obecnie chyba nic tu nie ma związanego z elektrycznością czy czymś podobnym. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu wczoraj przestraszyła mnie sarenka. Stała sobie skitrana w krzaczkach
No i nagle zaczęła uciekać. A ja doznałem prawie stanu przedzawałowego. Tak, nagrywam ten film po raz drugi. Wczoraj miałem pierwsze podejście, ale nagrałem gówno. Czasem się tak zdarza. Ale dzisiaj pełny nowej energii i weny nagrywam po raz drugi. Fajne miejsce pod budowę domu. Wybuduję sobie tutaj dom z plastikowych klocków i będę sobie do niego dojeżdżał drezynką. Oto dotarłem do tego uszkodzonego miejsca. To właśnie jest powód tego, że Ciuchcia nie dojeżdża do Przysłupia. Tutaj torowisko częściowo wisi w powietrzu. O, belki się ruszają. Także, no niestety... Wow, potem to strach chodzić w ogóle. Ale no niestety, no tutaj Ciuchcia już nie przejedzie. Tutaj obok zaś jest takie betonowe wzmocnienie, a poniżej jest jeszcze jedno. I w ogóle ten beton jest jeszcze też wzmocniony takimi, nie wiem jak to się nazywa, metalowymi, grubymi prętami, tak to nazwijmy. A mimo to, no, nasyp się osuwa, aż zdołał wygiąć te dwa betony. Niesamowite. O, tutaj widać. Siła natury. Tutaj coś próbowali ratować, ale no tak chyba średnio. No nie wiem, ja się na tym nie znam, ale... to jest pokiereszowane po prostu. No, także ciężki sprzęt musi tu wjechać. Bo inaczej nic z tego nie będzie. A tylko którędy ten sprzęt wjedzie. Chociaż te z drugiej strony, te jakieś pół wieku temu, czy jeszcze dawniej, jakoś te tory zbudowano. No to co, teraz sobie nie dadzą rady? Ale fajny kamyczek. Taki biały. Wezmę sobie na szczęście. Założyłem sobie czapeczkę, bo zaczęło mnie troszkę przygrzewać w kopułę. I co? No generalnie to Ciuchcia kursuje cały czas. W kierunku Przysłupia też jeździ, ale niestety tylko do Dołżycy. Zaś głównym kursem jest Majdan Balnica. Ja tam nagrałem jeden z moich pierwszych filmów. No i co? No bodaj z roku na rok kolejka bije kolejne rekordy. W zeszłym roku przewieźli coś chyba około 170 tysięcy osób razy 40 zł za bilet. To wychodzi prawie 7 baniek. Więc
widocznie nie za bardzo opłaca się wjeżdżać tutaj tym ciężkim sprzętem, bo kurs Majdan Przysłup no jest chyba dłuższy. Coś mi się kojarzy, że to około 3 godzin trwało. No i też są to kolejne kilometry torów do utrzymania. A tak to te 7 baniek można inwestować w tamte krótsze kursy. Ale tak czy inaczej. 7 baniek. No i co? Tak oto dotarliśmy do końca tego filmu. Wbijajcie na mój drugi kanał z muzyczką. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem.